Strasznie dokładne. Ale nie doczynały, nie wiem. Nie. No ale ty wyciągasz celtyckie monety wielkości połowy paznokcia, nie? No co ty? No, połowy paznokcia, tylko złoto. Tam pracowałeś, tak? Proszę? Gdzie to było? Proszę? Proszę, idź tam dalej do nich. To jedna osoba. Czyli no tak leżeli, tak, czy tak leżeli? Jest tak, że czasami jest głowa i nogi na przemian, jak jedna osoba na drugiej jest położona. Po prostu to tak jak przywieźli, jak rzucili, tak leżą. No tak, bo tak ręce i nogi są dosyć rozrzucone. Tak. I to tylko taki plac? Nie, to było ile ludzi? Było. To się zmieściło? Wszędzie dookoła no jak pomnika to było około 100 osób. Możliwe, że te buty się po prostu rozpadły, no i stopa się wysypała. Też jest bucik jeszcze jeden pod spodem. Tak. A to nie wiem, czy to jest jego, to jest jakiś pod spodem, wiesz. On jest tutaj podeszwą. Niektóre buty mogą być jeszcze na ludzi. Okej. To zróbmy jeszcze, zróbmy niwelację palców. Prawa czy lewa? Tak, on zamówił oczywiście. Proszę bardzo, proszę. Pana, i za ile my dostaniemy wynik? Czy w poniedziałek się pan. My byśmy chcieli, żeby to było możliwie szybko, ale to musicie pani mieć świadomość, że to może potrwać nawet parę miesięcy. To na to trzeba czasu. Na pewno. To się nie da zrobić szybko. To jest po prostu niemożliwe. Niemożliwe. Staramy się, żeby to wszystko było zrobione Tyle rzeczy zostało wykopanych i to powoli się to bada. Ja przedstawię pan dr Andrzej Osowski, Zakład Medycyny Sądowej w Szczecinie, który będzie pobierał od państwa materiał genetyczny, na podstawie którego będziemy mogli identyfikować szczątki taty. Panu doktorowi powiem, że to rodzina, jedna z rodzin bandyckich, jak to określano w okresie komunistycznym. Tak. Czyli domyślam się, że krew nie będzie czerwona, tylko jakaś czarna, bo to faszystowska, prawda? Ja pozwalam sobie na żarty oczywiście, państwo wiedzą. Ale już są, teraz, żarty. Proszę pana, już teraz można, już masz, bo tak. Już tak. Przepliśmy trochę. I... Tak. Ale tak nas nazywali dzieci. Ale tak do nas to przystało. Muszę powiedzieć tak, wiek zmarłego w chwili śmierci. 42 lata miał. Z ósmego roku, a ty nie mów. A wzrost, jeżeli państwo znacie takie dane? Taki miał 1,70 m. Czy państwo macie informacje na temat jakichś charakterystycznych ubytków czy zmian w uzębieniu? Brak zębów, korony metalowe, złote, mostki stomatologiczne. Zostały wybite, tylko nie wiem... Tak, ale przed zatrzymaniem, czy coś miał? Przed zatrzymaniem, no to nie, może nie miał wszystkich, nie mam... Nie wiadomo. Ale później w śledztwie zostały mu wybite. Też nie wiem ile, bo ja już z tatą się tak nie rozmawiałam, bo te nie mogli nas, zresztą nie wolno było. Fotografie pewnie państwo posiadacie. Też nie... nie ma, proszę pana, bo dom został, wszystko zostało... Konfiskata mienia, zabrali wszystko. No. Nic tak nie oddali. Wszystko zabrano, oczywiście. To jest właśnie o tacie. To zaświadczenie z Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej na podstawie księgi więźniów przebywających na plusie rok 1947-51 w Centralnym Więzieniu Warszawa 1 Mokotów, sygnatura archiwalna 648/2/18, litera B, zaświadcza, że Marian Borychowski został osadzony w Centralnym Więzieniu Warszawa 1 Mokotów 14 stycznia 1951 roku, gdzie zmarł, brak daty zgonu.
do Centralnego Więzienia Warszawa 1 Mokotów został przetransportowany z Centralnego Więzienia Obozu Pracy Warszawa 3 Służew. Innych danych brak. Czekaj, to jeszcze jest dłoń. Czy ta dłoń będzie? Już poprzedniego? Poprzedniej osoby? Tak? Musimy od razu odnieść? Tak? Odniesiesz go od razu? No, to jest problem z wchodzeniem, także... A, no dobra, to pójdziemy później. Wszyscy byli zafascynowani tym, że idą uczestniczyć w czymś takim, co jest niesamowitym doświadczeniem, tak na to patrzyliśmy. A później po pewnym czasie okazało się, że te rzeczy, które my tam dostrzegamy, no to jest coś strasznego. To, co się działo z tymi ludźmi, to, że ktoś miał związane ręce, pewne jakieś tam obrażenia, które zaczęliśmy dostrzegać, to się stało na tyle ciężkie, że w pewnym momencie ciężko było przyjść do pracy. Z czasem działaliśmy po prostu jak taka sprawna maszyna, która dokumentuje to sprawnie. Więc dla nas największym marzeniem, właściwie nawet można powiedzieć, że zaszczytem po prostu, było już pojawienie się w tym miejscu na Powązkach. To już chyba nie byłoby osoby, która by z jakichkolwiek względów zrezygnowała z tego. I to jest absolutnym szczytem marzeń, zwłaszcza dla ludzi, którzy już od jakiegoś czasu non-stop się tym zajmują. Tego się spodziewałam. Tego, co tu zostałam. No, zaskoczeniem jedynym dla mnie było to, że pochowani są w rzędach, w jakimś tam układzie. Ale chyba tylko to. Spodziewałam się zbiorowych grobów i są. Wiedziałam, ilu osób możemy się tutaj spodziewać i właśnie wielkość pola była na mnie zaskoczeniem. Na tak małej powierzchni tylu ludzi. Ja się też do schyłku zbliżam. Nie? Pamiętam, to mamy chęć, tak, znalezienia tego grobu dziadka. Nie? Zresztą mi pokażę takie... On był w winie, czy... Nie, dziadek był dowódcą Armii Krajowej tutaj na Nowy Dwór Mazowiecki. Mhm. Tylko, że to był 46 rok, czyli początki, nie? Dobra, ja sobie wezmę od pana materiał, bo dziadka imię, nazwisko. Stanisław Koralewski. Czy jakieś zdjęcie dziadka się zachowały? A nie, ani jednego. Babcia się tak bała. Znaczy już po... tak, kiedy już wyszły z więzienia. Pana mama dostała wyrok. Tak, 5 lat, mama, babcia 5 lat i one siedziały, tak? Konfiskata mienia. Dziadek kara śmierci, tak? I koniec. Wyszły, nie wróciły i spaliła wszystkie zdjęcia. To ja byłem małym chłopak, to ja pamiętam jeszcze. Nie? Nawet portret taki ślubny, który wisiał w domu, też go odcięła i wrzuciła do pieca przy mnie. To pamiętam. Nie mam żadnego zdjęcia dziadka. Nie mam żadnej pamiątki po dziadku. Poza tymi listami, które pan widzi z więzienia, to jedyna moja pamiątka. No. Postanowienie o realizacji agenturalnego doniesienia numer, tak? W procesie 12, 4 wyroki śmierci i reszta długoletnie więzienie, tak? Uciekali z kraju AK-owcy, no i mama pomagała im wyrobić fałszywe dokumenty. I większość uciekła do Anglii. A ci, co zostali, tak jak tutaj, no to same wyroki śmierci i długoletnie więzienie. Należy to sobie taką pałeczkę włożyć do ust i potrzeć wewnętrzną stronę policzka. Policzka? W środku. Tak, pojedynczo. Kilka sekund dosłownie. Dobrze, dobrze, już idziemy. No, a to chodzi bardziej o nabłonki, więc... Miałem takie wyobrażenie, tak jakby, czy gdzieś ręka jest położona, tak jakby zakrywała kogoś, czy tak jakby, nie wiem, ktoś obejmował jeden drugiego, czy tak właśnie ułożenie takie, jakby ktoś... ale raczej miałem skojarzenia takie,
pesymistyczne, czyli tak jakby ktoś chciał uciec, ktoś chciał się wyrwać stamtąd, nie że, tylko, że leży, że śpi, że jest mu dobrze. Ale być może to jest też związane z tym, że ludzie ci zostali zamordowani i tak jakby i cały kontekst za tym przemawiał. Bo takie ułożenie, które były ułożeniami anatomicznymi, czy ułożeniami w trumnie, czyli że człowiek jest normalnie, ma ręce złożone na klatce piersiowej, prawda, i no, to tak jakby faktycznie odpoczywał, czekał na wieczność. W Warszawie skazanych na karę śmierci nie umieszczano w żadnej księdze cmentarnej. Ślad po nich został wymazany, a następnie chowano ich w jamach grobowych. Wrzucano ich do tych płytkich dołów po 5, po 6, czasem nawet po 9. Robi to wrażenie także na nas, na zawodowcach, na archeologach, historykach, antropologach, którzy na co dzień się zajmują tego typu pracą, bo ten widok jest po prostu absolutnie wyjątkowy. On przypomina nam widoki z Katynia, z tych dołów katyńskich, gdzie naszych oficerów mordowano i potem wrzucano do jam grobowych. Widać tutaj na grzebieniu szereg nacięć, pionowe kreski, następnie po kilku pionowych kreskach następuje krzyżyk, znowuż pionowe kreski, krzyżyk i tak po całej długości tutaj tej górnej partii grzebienia. No, przypuszczamy, że jest to taki swoistego rodzaju kalendarz, że więzień po prostu zaznaczał na tym kalendarzu dni swojego przebywania w więzieniu, krzyżykami oznaczając niedzielę, natomiast dni powszednie pionowymi kreskami. A tu na końcu chyba monogram HZ. Czy to jest krzyżyk i jakiś tutaj coś, no nie? Ale można sprawdzić, czy jakiś HZ w okularach, wiesz, był. No, metalowe pokrowiec etui na okulary. Guziki tutaj przywarły do tego też. Albo piramidy z tego. Już sekundeczkę. Może być. Na pewno jest proszę. Polski. Trudno jest mi powiedzieć, musimy to oczyścić. To jest skóra? Nie, to jest jakiś. To jest taki. Coś. W miarę porządny materiał. To wygląda jak takie obicie albo jakiś aksamit, coś takiego. W środku coś zimentowego. Z tej strony. To jakieś zawinione. Trafiamy na jakieś takie drobiazgi, na takie relikwie nieraz. Taka jakaś szczoteczka do zębów więźnia, czy ukryty gdzieś w dłoni medalik, zaszyty jakiś nawet ryngraf się trafił kiedyś nam gdzieś ukryty w mankiecie. To są takie rzeczy, które dla kogoś mogą się wydawać no, bardzo takie zniszczone, a okazują się niesamowite dla tych rodzin przede wszystkim i dla bliskich, bo to są takie ostatnie rzeczy, które albo oni im przekazywali osobiście, jak na przykład jakiś medalik, na którym można odczytać napis, skąd on jest, pamiątka jakaś, którą może w przyszłości rozpozna ktoś z rodziny. To są, widać, że to są takie absolutnie osobiste rzeczy, które były ukrywane, bo na pewno więźniowie nie mogli ich mieć przy sobie. I które były na tą właśnie ostatnią chwilę wzięte ze sobą, także to musiały być przedmioty takie no, najważniejsze. Dzięki. Bardzo dziękuję. Olek Nowicz, pan Józef Ferdynand. Imię, nazwisko ofiary. Antoni. Olek Nowicz. Olek Nowicz. Stopień pokrewieństwa, pan jest synem, prawda? Tak. Czy jakieś przedmioty osobiste taty się zachowały? Osobiste? To może być... Ja mam popielnicę tylko. Ale to już ludzie dotykali, nie? Tak, ale na przykład wkład do butów, czy buty, czapka, mundur, nie wiem. Ile osób już wam się udało? Żeby... Pobrać materiał? Tak. Już mówię, mam zarejestrowane osób... 115. Trochę jest. I pakiet po prostu do pobrania, bo to samemu można sobie pobrać. Nie trzeba jeździć tam. To jest proste z instrukcją, ale to jak pani wygodni. Są szkielety w jamach grobowych, po kilka szkieletów czasem jest wrzuconych. Mają postrzały w potylicę.
No, syn i drugi, syn się nazywa... Krzysztof. Tak, oczywiście. No nie, no był wyrok sądowy skazujący na śmierć. I tu się nikt nie pytał. Drakowiecki, tak. Odczytali wyrok, wykonali karę śmierci. Tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I wykonali karę śmierci. Ciało zawieźli na cmentarz. Znaczy, to nie był wtedy cmentarz, tylko jakiś taki kawałek pola przy cmentarzu. I tam ich chowano. Tak, tak. Czy państwo posiadacie dokumentację lekarską dotyczącą zmarłego jakąkolwiek? Tak, więc... Fotografie. Mhm. Kilka fotografii, tak. Przedmioty osobiste. Jakieś? Mhm. No, mamy jakąś tam papierośnicę, wiem, że... Przez kolegów chyba z dedykacją. Był pierścień z szkoły wojennej, ale on gdzieś zaginął. Bardzo dziękuję. W takim razie do usłyszenia. Do widzenia. To jest ulica Warowna. Do widzenia. Ulica Warowna. Pani ze Stanów dzwoniła i ja połowę słyszę, ona 1, słyszy połowę. 23, czyli jeden mieszkanie 23. Też rodzina oczywiście. Do ulica Warowna. Bardzo dziękuję. W takim razie dziękujemy i to znaczy wszystko. Tak? Tak. Bardzo dziękuję. Już się zajmujemy. Przesiadamy tutaj. Jak panu wygodnie. Przesiadamy się w takim razie. Proszę bardzo. Bardzo. Super, dzień. Bardzo dziękuję. Kłaniam się czołem. Dobrze, te informacje powoli zaczynają docierać do ludzi, do rodzin. A tu... No dużo ludzi jednak wyjechało. Dużo ludzi ze Stanów się odzywa. Z Kanady nie mieliśmy państwa, akurat byli w... Imię, nazwisko ofiary? Stanisław Artur Mieszkowski. Oficer zawodowy Marynarki Wojennej. Tak, pamiętam. Syn, pan jest synem, synem prawda? Jest to, tak. Dobrze. Czy przedmioty osobiste taty się jakieś zachowały? No więc z tego, co mogę, co ewentualnie wam by się przydało, to tylko takie baretki tych orderów, które sam robił. Aha, sam robił, ale to też, bo to musi być przedmiot, łyżka, długi kontakt, na przykład kołnierz, nie? Łyżka tak. Obozowa. Też nie, bo to no właśnie, każdy mógł zegarek. A z paskiem jest? Z paskiem, czy on jest z paskiem, tacy ma jeszcze, no zobaczymy, no to muszę się zastanowić. Przepraszam, ale to nie mój. Czy państwo posiadają jakąkolwiek dokumentację lekarską? Nie. Dokumentację fotograficzną? Tak. Tak. Sporo zdjęć i sprzed wojny, i po wojnie. Mhm. Andrzej, to pytałeś? Mam. Nie, nie pytałem. O rzeczy osobiste pytałem. O rzeczy osobiste. A czy można, jest szansa, żebyśmy na przykład... Tam takich zdjęć dostali? Tak, oczywiście. Było tak, że wiedziało się, kogo się kopie. Była taka sytuacja, kiedy pracowałam przy ekshumacji i była przy mnie rodzina, był wnuczek, który bardzo dużo o dziadku opowiadał. I w pewnym momencie wyjął zdjęcia i dziadek to był taki facet naprawdę, którego teraz określiłby się jako ciacho, czyli taki wysportowany facet po AWF-ie. Natomiast ja patrzę do swojej jamy i mam tam taki bardzo skromny, malutki szkielet. Na mnie to robi wrażenie i myślę, że na tych ludziach, którzy nas obserwują, takie samo. I co? Wygląda jak Polska. Ale mam zrobić? Nie, ale to zdrowy na pewno nie. Nasz. No nie, takie porządne buty. Czasem zdarza się tak, że zachowują się resztki jakiegoś ubioru. A butów nie ma. Myślę, że buty to był towar chodliwy. Można było je jakoś wtórnie wykorzystać, komuś się spodobały. Jeśli nie nadawały się do użytku, to można było je, nie wiem, rzucić z powrotem. Bo były zakrwawione, bo były podarte. Do niczego więcej się nie nadawały.
te szczątki to praktycznie są to czyste szkielety, to nie są jakby szczątki takie jak w Miednoje, gdzie oni byli zakopani w podmokłej glebie, na tym stała kloaka. A Bolszewia myślała, że te zwłoki się nie zachowają, natomiast dzięki temu, że nie było tam tlenu, w Miednoje zachowało się wszystko bardzo dobrze, tak? Tam są całe dokumenty papierowe, które mieli zaszyte w ubraniach. Tu natomiast praktycznie zostały tylko szkielety, albo też nie szkielety, tak? Bo w niektórych miejscach no, proces rozkładu jest tak duży, że zostają tylko fragmenty szkieletów. Parę guzików, trochę butów, zaszyte medaliki ukryte często. No, tak? W tej chwili są chyba dwa razy znaleziona jest Matka Boska Kodeńska, czyli to nam jakby ukierunkowuje, że ci ludzie byli z Podlasia. Tutaj w latach 60. nawieziono około metra ziemi i gruzu. No, oni byli na ogół chowani płytko, chociaż to są też jamy głębsze, ale tak 40 centymetrów. Czasami, mówię, ręka, noga wystaje praktycznie ponad powierzchnią, była widocznie z góry jakoś zasypana, a my się wkopujemy teraz 1,5-2 metry w głąb, tak? Dlatego, że po prostu później nawieziono ziemię. Tak? Nogi, one nie są w układzie anatomicznym, zwłaszcza ta noga, bo po prostu to nie jest... Ja napisałem, że ona jest odwrócona zewnętrzną stroną kości udowej, to skopujemy grupowo. No tak, no właśnie, to jest trochę nie bardzo, nie? Człowiek tak nie jest w stanie sobie nogi dać. Ona musi być po prostu wyłamana, żeby tak leżała w ten sposób. W tej chwili tutaj mamy widocznych 6 szkieletów. Na tym poziomie mamy głowy w tą stronę, ale tutaj jeśli nałożymy to, to teraz widzimy, że ci pod spodem byli ułożeni w tą stronę, natomiast ci tutaj są ułożeni w drugą stronę. Także jest to po prostu no, masowy, zbiorowy grób, w którym nikt się nie przejmował, jak te ciała są ułożone. Są po prostu wrzucani. Chodziło o to, żeby się zmieścili w tej jamie, którą oni wykopali. No raczej tak, możliwe, że raczej tego pod spodem. Natomiast ta jego prawa ręka musi być gdzieś pod ciałem, czyli teraz jakbyś tam odczyściła ten piasek, to ona gdzieś tam pewnie jest wciśnięta. Na tamtym jeszcze gdzieś. Albo pod tamtym. A tamta ręka, a to może być prawa tego i prawa tego teraz. Tutaj na łączce pojawiły się takie mogiły, które faktycznie ułożenie szczątków robiło wrażenie i co pobudzało wyobraźnię na temat, czy pojawiały się właśnie wyobrażenia na temat tego, jak traktowano tych ludzi, prawda, znamy obrażenia, jakich doznali i w jaki sposób też traktowano później ich ciała. Ułożenie szczątków wskazywało na to, że ciała były wrzucane bezładnie, jedno na drugie, kończyny były porozrzucane po jamie, co sugeruje, że ciała były traktowane bez żadnego szacunku. Ci ludzie są wrzucani do dołów z dużej wysokości. Czasami są wręcz porozrzucani. Widać, że te jamy czasami były za małe do określonych wrzucanych tam szczątków. Wystają nogi, wystają ręce, głowy są w nogach innej osoby. W kilku przypadkach przy szczątkach, które wydobywaliśmy, znaleźliśmy wylinki larw, co daje nam dowód na to, że te szczątki nie były wrzucane od razu jakby do tych dołów, tylko gdzieś tam leżały, czasami jedno na drugim, kilka dni. Przy kilku szkieletach znajdowaliśmy fragmenty węgla, co świadczy również o tym, że te ciała były przewożone na jakichś w samochodach towarowych, po prostu zbezczeszczone. Powinno się tak postępować, nawet jeżeli byli uważani za wrogów ludu, to również należało im się pochówek. No to tak jakby jest w tym wszystkim takie tragiczne, że ci ludzie tak nawet po śmierci, po takiej tragicznej śmierci, prawda, czy po takim zamęczeniu na śmierć, no jeszcze im tak jakby odebrano też taką możliwość takiej przyzwoitości tam zabrakło, prawda? Odhumanizowanie tych ludzi. Tak jakby potraktowanie ich nie jak ludzi, prawda, tylko jak jakiś przedmiot, jakiś tam, prawda, jakiś towar, coś takiego właśnie abstrakcyjnego. Ciężko mi się jest tak jakby
postawić w takiej sytuacji, na takiego człowieka. Wydaje mi się, że ja nie byłbym tak silny jak oni. Ale myślę, że wiara w Boga, no, daje takie ukojenie, że oni, no, nawet jeśli nie byli wierzący, to chociaż w tej ostatniej chwili swego życia może myśleli o Bogu. No, zawsze starałem się przy fotografowaniu, czy jak miałem jakiś czas, to się pomodlić po prostu za tych ludzi. Pamiętam najgorszy moment, w sumie, który, no, zapadnie mi w pamięci do końca życia, kiedy pracowałam wraz z całą ekipą i podszedł do mnie pewien pan, który obserwował mnie od kilku minut, po czym podszedł i się zapytał, czy pani Natalio, czy pani znajdzie mojego tatę. No, ja się rozpłakałam, ten pan też się rozpłakał. Chyba nie spodziewał, że to będzie taki sposób, że w taki sposób to się działo. To jest bardzo trudne, żeby to przeprowadzić tak, jak my to robimy, dokumentować, ale też to jest trudne, bo po prostu, no, to jest straszne, jak to wygląda. To jest taki dół pełen kości i to jest makabra. To są przeważnie osoby w bardzo młodym wieku, w mężczyźni. Był tylko jeden przypadek, że wydobyliśmy ciało kobiety, szkielet kobiecy. Widzimy połamane żebra, które się pozrastały, czasami się nie zdążyły zrastać, bo już nastąpił wyrok śmierci. Połamane zęby, żuchwy, postrzały. To wszystko widać na kościach, wszystkie chwile cierpień tej osoby. Stawy łokciowe wystawały, więc naprawdę dobijano. Widać było, że już po śmierci miały, na przykład w stawach barkowych, te stawy były wybite. Stało. Teraz masz prawie... Wiem, ja jeszcze będę wracać. Bo gdyby było tak, że byłoby to w walce, to byłoby z przodu. Czasem to jest od góry, czyli to jest ktoś, kto sięgnął z góry. Był wyżej niż ten, który leżał, wiesz? Rakoczy na 100% był sparaliżowany, miał postrzał w kręgosłup. Trudno przejść obojętnie wobec sytuacji, kiedy znajduje się w jednej jamie grobowej 8 mężczyzn, z których każdy jest zastrzelony metodą katyńską, strzałem w tył głowy. Udało się odnaleźć człowieka, w ciele którego, obok którego, w szczątkach którego odnaleźliśmy 11 kul. Ten człowiek został zmasakrowany. Nie został zastrzelony, nie został rozstrzelony, został zamordowany. Dlatego będzie można sobie zrobić taką małą simulation. Jak to wyglądało? A tu koziołkował, odbił się od... Kuzie? Tak, już zrobione. I te musiały iść... Trzeba im powiedzieć na wykopie. I tutaj zaś, bo tu wywalono żuchwę ścielaną w ogóle. I te musiały w miarę prostopadle iść do tego. No. Zobacz, idealnie. Idealnie, po prostu genialnie. Idealnie. No. Mhm. Ten przypadek jest nietypowy. Raz, że 11 pocisków pistoletowych odnaleziono w jamie grobowej, zwłaszcza w obrębie tułowia zlokalizowanych. Niektóre wręcz tkwiące w kręgach. No, na pewno jest to coś niespotykanego jak na razie w tych przypadkach, które tutaj mieliśmy. Kaliber najprawdopodobniej 7,62, czyli pepesza pewnie. Udało się odnaleźć szczątki pomordowanych polskich patriotów, zamordowanych za to, że kochali Polskę i w okresie powojennym. A z drugiej strony pewnie ciężar, wszyscy czujemy jakiegoś takiego niedosytu, że to dopiero teraz. Dla mnie na przykład jest zaskoczeniem zupełnym to, że z opinii panów, którzy przeprowadzają ekshumację, wynika, że typowym sposobem zadania śmierci nie było, jak się domniemało do tej pory, miało być powieszenie, tylko
zabicie przez zastrzelenie i to taką metodą rodem z Katynia, z strzałem po prostu w tył głowy. Szykujmy się, Łączka to jest chyba najważniejszy wykop, jaki jest możliwy w tym kraju. Każdy będzie, do każdego będzie się podchodził w odpowiednio profesjonalny sposób, natomiast tutaj mamy całą śmietankę państwa podziemnego. Ludzi, o których czytałem będąc dzieckiem. Jeszcze parę lat temu w życiu sobie nie mogłem, nie byłem w stanie wyobrazić tego, że będę na stanowisku brał udział w badaniach, które mają na celu odszukanie generała Fieldorfa. Przecież ci ludzie, którzy leżą tutaj na Łączce w Warszawie, gdyby nie to, że mamy, że mieliśmy inny system w naszym kraju, że był to system zbrodniczy komunistyczny, gdyby żyli w normalnym kraju, byliby ministrami, generałami, dowódcami, profesorami. Ale w tym kraju spotkała ich śmierć, hańba, a potem jeszcze ta sytuacja, kiedy ich zwłok przez kilkadziesiąt lat nie można odnaleźć. Bardzo dobrze byłoby znaleźć szczątki tych wielkich Polaków, bohaterów naszych, ale jeżeli chodzi o moje podejście, to chciałabym zwrócić nazwisko każdemu, który jest tam pochowany. Żeby, uważam, że każdy zasługuje na to, żeby mieć własną mogiłę i żeby rodzina bądź ktokolwiek mógł przyjść, zapalić świeczkę i żeby w taki sposób można było uczcić pamięć wszystkich. Ja nie wiem, czy ja nie stoję w tej chwili na miejscu, gdzie jest pochowany mój ojciec. Nawet mogę powiedzieć, że jest to z bardzo dużym prawdopodobieństwem, bo tutaj jest gdzieś rok 52. Wielu ludzi nie pamięta o tych bohaterach, naprawdę bohaterach, wielkich, odważnych ludziach, mądrych Polakach. Wielu jest takich, którzy nie chcą o tym pamiętać. To jest wielki błąd, wielkie nieporozumienie i nas tego w tej chwili uczą, od dawna nawołują do tego, żebyśmy zapomnieli o tych sprawach. Jest to coś absolutnie wyjątkowego, świadczącego o tym,
tak naprawdę, czym był komunizm, jak bardzo zbrodniczym systemem był przez tak wiele lat, jak ogromne spustoszenia w umysłach zrobił. Nie mówi się o tym, że po wojnie w latach 40. i 50. komuniści tak naprawdę dokończyli dzieła okupantów sowieckich i nazistowskich. Czyli wymordowano resztki elit, które w tym kraju pozostały. Wzlotowe w typowym miejscu na Potylicy, w środkowej części, tak jak w zasadzie większość, które spotykamy tutaj na łączce. Ten pod spodem miał ręce związane z tyłu za plecami. A miałeś jakiś sznurek? Nie, ale były złożone z tyłu za miednicę, skrzyżowane, więc musiały być związane. Ale on był położony na brzuchu? Nie, był położony twarzą do góry. Z nią z tyłu. Na plecach. Aha. Bo za miednicą były skrzyżowane ręce, nie? To jest nadzieja, jest szansa na to, że tu się pojawią również, tak jak dziś, te trzy zwłoki, pojawią się szczątki mojego ojca. To miejsce jest dla mnie taką jakby świątynią, prawda? Bo teraz to już wszyscy palą świeczki, jest pomnik, mówi się, że to będzie mauzoleum. Ale wy nie wyobraźcie sobie, co to było, jak stał krzyż na śmietniku. I jeszcze kiedyś tutaj wuj przyjechał z nami, była pierwszy listopada albo rocznica powązek. To panowie go legitymowali tutaj z Urzędu z Bezpieki, bo tu nawet nie można było znicza zapalić. To było wyklęte miejsce. I na czymś takim stał ten krzyż i wisiała tabliczka z nazwiskiem. Oto dla dziecka, które miało 6 lat, prawda? To nie dość, że nie miało ojca, nigdy go nie widziało, to jeszcze widziało, że ten ojciec gdzieś leży na śmietniku, prawda? Jeśli mama szukała ojca grobu po 9 latach od śmierci, moja mama wystąpiła oficjalnie z przekopaniem tej ziemi. Zgody nie dostała. To by można było rozpoznać po wszystkim. W 1956 roku się ujawnili tych 19, tak. Ale przecież a ile tysięcy leży dzisiaj bezimiennych, gdzie w ogóle dzieci nic nie wiedzą. Ale kwatera L cmentarza Kowalskiego Wojskowego w Warszawie. To jest ten obszar, na którym prowadziliśmy działania ekshumacyjne. Mamy tutaj głównie
zidentyfikowane osoby z pierwszego rzędu. Jest to obszar, na którym chowano ludzi począwszy od 1948 roku. Grób numer 4, w którym odnaleziono szczątki Stanisława Kaśnicy. Stanisław Abramowski został pochowany w takiej właśnie jamie grobowej. Po ułożeniu szczątku, proszę Państwa, zobaczyć, jak w tym przypadku stan zniszczenia był także ogromny. Zdjęcie może nie jest zbyt wyraźne, bo pokazuje nam twarz Bolesława Modelewskiego. Przed nami, proszę Państwa, jama grobowa trzyosobowa. Zapraszam panią Ewę Smolińską Szkocę. Szanowna pani Helena Żaba. Trzy lata do upadku komunizmu w naszym kraju. Podjęliśmy działania poszukiwawcze, których celem było odnalezienie miejsca pochówku tego najważniejszego w naszym kraju, a więc kwatery EU na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, tego miejsca, gdzie w latach 40. i 50. chowano zwłoki naszych bohaterów narodowych. Generała Fieldorfa, rotmistrza Pileckiego, majora Hieronima Dekutowskiego Zapory, majora Upaszki i wielu, wielu innych. Kiedy przystępowaliśmy do tych prac, wielu wątpiło, czy Łączka jest rzeczywiście tym miejscem, o którym możemy powiedzieć, że jest to pole więzienne ludzi zamordowanych na Mokotowie. Kiedy prowadziliśmy w lipcu i sierpniu tego roku, część ludzi zastanawiało się, a skąd wiadomo, że są to szczątki naszych bohaterów, skąd wiadomo, że nie są to pospolici przestępcy, że nie są to zbrodniarze nazistowscy. Dzisiaj mamy taką wyjątkową, historyczną chwilę. Dzień, w którym możemy powiedzieć, że w Warszawie na kwaterze EU cmentarza Powązkowskiego udało się odnaleźć szczątki stu kilkunastu naszych bohaterów i dzisiaj podać imiona i nazwiska pierwszych z nich. Ludzi, o których wiemy z całą pewnością, że ich aresztowanie i śmierć związana była z działalnością na rzecz niepodległości naszego kraju. Podaliśmy ich imiona, podaliśmy ich nazwiska, pokazaliśmy ich fotografie. Mogliśmy wydać oficjalne dokumenty rodzinom, które przez kilkadziesiąt lat czekały na ten moment, kiedy odnajdą swoich bliskich. Dziś jest to fakt. Przed nami kolejne miesiące i lata prac. Jestem przekonany, że takie dni jak dzisiaj będą następowały coraz częściej i kolejne nazwiska przywrócimy z naszej totalnej narodowej niepamięci. To, myślę, wyjątkowa sytuacja, kiedy już w krótkim czasie, około 100 metrów od pomnika Smoleńskiego, powstanie Panteon Narodowy. Miejsce inne, wyjątkowe, święte, gdzie spoczną szczątki naszych bohaterów.